Nie wiem, czy jest sens zaczynać już następny odcinek. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Jest sens zaczynać odcinek, drogi Mikołaju, dlatego że lecimy po Raptor Klausa, a chcę, żeby widzowie widzieli, jakie mamy z niego dropy. I wiesz co, ja ci się muszę tam wysrać do tego. Ej, ten Karno, plecy! Dobrze go zobaczyłem, bo wróciłem się ci dać te itemy. Zabijmy go szybko, bo ten wobra się na niego rzucił. Da radę. To mnie prawie zabił przed chwilą ten Karno. Ej, odciągnij go, byś już uderzył przypadkiem naszego. No albo nie. Mam kolejne primity, wcisnę mu. I muszę się wysrać z tego, co mam tu ciężkie. Ło, zło mi leważy. Dobra, daję ten syf. I lecę. 600 staminy na tym, na pterku. Widzę Raptor Klausa. Jak on leci? Dobrze leci, w miarę. Tylko daleko strasznie. No i to tak w chuj daleko, nie wiem czy tam w ogóle jest sens lecieć. Myślisz, że ono pierwsze jeszcze zrzuca prezenty? Nie wiem, ale jest strasznie ciemno. On już nie zrzuca. Kurwa. Mnie bija zimno, już sobie pochodnie założę. Nie wiem, czy to ci coś da. Czy to jest skin niby, więc pewnie nie. A niech se postoi. Ładnie będzie wyglądać może. Na pewno będzie wyglądać inaczej. No nic. Nie, jeszcze zrzucę to prezent, ale szkoda. Szkoda, bo jest strasznie daleko i nie widzę większego sensu w tym, żeby tam iść taki kawał, lecieć. Trudno, myślę, że następna noc będzie w końcu tą nocą, której nam się uda. A teraz tą noc trzeba przeczekać przy naszym drogim Karno na 150 poziomie. I wrócić do bazy z buta. Pytanie, co z tym Karno zrobimy? Chyba, że zostawimy je na brzegu i podpłyniemy łódką. No. To jest chyba najlepszy pomysł, najbezpieczniejszy na pewno dla nich. Wow, zapakowałem się w skrzydłach. 17% ma. No to leci. Ej, Rex! Rex! Pierdolisz? O kurwa, ale się obsrałem, stary. Ej, miał nas w dupie. Zawału dostałem! 90 level ma. Nie wiem, czy damy radę go zabić. Damy radę. Musimy go zabić. Damy radę, chłopie, od pleców go bij po prostu. Dobra. Faktycznie. Od dupy strony, że tak powiem. Chłopie, a ten szpicasty dziupo, nie! Primity będą. Dobrze, bo zaraz się to z Raptora zepsuje. Znaczy nie, bo tam dwa były jeszcze, ja tam wsadziłem dwa z Karno. No też wsadziłem jeden z Karno. Niebezpiecznie się robi. Przeszedł nam po tym Karno. Trudno. Nie było Primita. 3 levele dostał. Był Primit, ja mam jednego. O, to zajebiście, ja nie dostałem. Ale timingi na te chłopie w tym samym czasie mi daliśmy. Ej, bo mi HP spada i to tak grubo. Mi trochę też, no zróbmy ognisko. No zróbmy ognisko. Bo ja dostałem 2 level upy. No ja bym sobie poszedł teraz w zahartowanie. Ja ci w zahartowanie. Też bym poszedł. Ja dostaję po dupie, już mam mało HP. Już dostaję, z czego się robi ognisko. 1/3 mam z krzemieni. Z jednego krzemienia. Ej, bo ja ginę już, stary. Aha, słomy nie mam. Już w krawce. Ale gówno. Wsadź jakieś mięso do ogniska. Ale mało, dobra. Ej, to ognisko mi nic nie pomaga. Mi pomaga. No mi nie, ja dostaję cały czas. Będzie masz 30 zahartowania, mam 12. 30? Za koty mnie masz? 52.
powiem. Kurtkę se zrobię. Jest! Jest! Kurtka mi życie uratowała. Jest tu coś w pobliżu? Nie wiem, ja nigdzie się nie ruszę, bo ja mam tak kropkę HP mam. Zostało mi 36 na 190. O. Ten skin w ogóle, pokażę wam go. Tak wygląda. A, to nie ten, pomyłka. Tak wygląda. W ogóle ta dolna szczęka tego Rexa jest schowana pod brodą moją. No nic, ja tego nie chcę, nie będę tego nosił, ja, bo wolę moją wiedźmię czapkę. I sobie to naprawię. O, rękawiczki mi dają tak mało ochrony, że nic to nie zmienia. 15 dają, ej, to dużo. Ej, to mi dwa levele Fortitude zabrakło, żeby mieć ten, żeby nie dostawać damage'a. Kapeluszek sobie też naprawię. O nie, nie chciałem skina zdejmować, chciałem naprawić. No nic, dupa przygrzana. Co waliłeś? Żeby sobie odnowić. Ja to mastermind, chłopie, mądry jestem. Jakaś torebka tu leży. Gówniana. O, 26 strzał. Kurwa, farciarzu jebany. Ja dostałem torebki po Rexie, nic. To nie było po raptorze, to było po czymś, co on zabił. No ja mówię po Rexie. 44% ma. No, tak. Nie no, idzie mu całkiem dobrze. No, w miarę. Ej, przeciążyłem się tymi strzałami. Możesz mi oddać trochę. No, mogę. Rex 140 level tam skoczył trochę do wodospadu. Mogłem te flary wystrzelić w nocy, ale ich nie wystrzelę. Ja wam zrobię niespodziewankę, ja chcę was przestraszyć i chcę was... zniespodziankować? Zaskoczyć. O, zaskoczyć. Już się bałem, że nie rozpocząłem nagrywania. Tak patrzę 10 i 5, ale tak, kurwa, ja na pewno rozpocząłem, a zobaczę stoper, bo... Tak, jest 10 minut na stoperze, to jest git. Tu jest 10 minut, wy macie pewnie na YouTubie trzecią. Nie no, aż tak źle to na pewno nie. Ja tak nie będę tak montował filmu jak Krzysiek, ale no, pewnie i tak dużo minęło. Znaczy, pewnie dużo minęło, pewnie dużo, dużo wyciąłem. O, nie chciałem tego tutaj na siodło. Widzę, że robisz to, co ja chciałem. Co? Podmieniasz tam mięso. No, tam. Ile ty mi tych strzał dałeś? 46. Sporo. Bober. 30 level. Fajny on. Karno? Bober, Karno też. A właśnie, statystyki trzeba mu zobaczyć. 2500 HP, może być. 900 staminy, zajebiście. 450 no. Walki, spoko. 205 damage'u, mało. Jest dobry. Jedzenia 6600. No to już w ogóle mistrzostwo jest, nie? No. O kurwa, a! Ale se rozprostowałem, ale mi strzela! O chłopie, wszystkie kręgi poszły. Poszły mi wszystkie kręgi i bark mi strzelił. Starość. Ja bym chciał mieć chibi Megalodona. Miałem kiedyś. Miałem też Amonita. Nie był najlepszy. Miał jakieś wodogłowie. Spierdalaj. No, nie miał. On wyglądał prawie sam jak głowa. No właśnie. 52%. Głowa z płetwami. Bijemy tego Rexa? Ta, tego na 100 którymś? No. Z tego tu jest, o. Z tego można zbić. On jest mocny. Wysoki level. Wszystko tu ma wysoki level na tej mapie.
Wsucili go do jakiejś wody. No, dużo nie bije. A 135 ma. O chłopie, ile expa będzie. Dostałem dwa. Ja nie dostałem i się zmęczyłem bardzo. Ja pół staminy tylko. Czy tak mocno? Ile to ma? Mocno, mocno. 18 minut. No to git. Boję się, że będzie trzeba mu więcej tego dopierać. Czy boję się? Czuję tak. Co to są za skałki? A, zwykłe. Pokażę ci może trasę, co znalazłem. Patrz na mnie. Tutaj. Tu jest trasa i no. tutaj jest bezpiecznie, bo tam spadł Rex na dół. I tam jest Giganoto jeszcze. Dalej. Dobra. Więc tutaj tędy jest ścieżka. Tu jest Raptor. Co tu jeszcze mamy? Jakieś pterki, bronki. Kochy nawet dwie. Trzy. Kilka Argentavisów i Rex. Więc tędy jest lepiej przejść. Zobaczysz, tu jest jakieś zejście. W ogóle czy będzie trzeba skakać. A nie, dobra, bo Dino bez jeźdźca mogą skoczyć. Poza tym tu jest zejście. Jest zejście, więc jest git. Więc ej, stary, ale tu jest blisko. W chuj blisko. Do wody. No i to da radę, ty. Ale ładne jest to w ogóle miejsce tutaj. Wyobraź sobie, jaka forteca mogłaby tu stać wielka. Raptor. Ładny. Był. Zmieniłem mu kolor trochę. Ale ładny pteros. Emeraldowy. 60%. No ładnie. Ale ładny pteras. No. Czy ten tutaj, nie wiem, czy... Ten ładny? Przy mnie. Nie, dobra, nie. 130. Jaki cudowny. Jest 140, jednak jest brzydki. O chłopie, to jest ten. Mrówka mnie bije. Ale to gówno mocne było. Dała hitne? O, to, 7. O, nice. Sporo. Gdzie jest ognisko? O, jakie zakamuflowane, nie zauważyłem go nawet. No chłopie, kamo. Ile po więcej drewna? Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby ten węgiel drzewny wyrzucać. Czemu? No bo będziemy potrzebowali w chuj dużo amunicji. A już kiedyś, kiedyś mieliśmy braki w węglu drzewnym. No kiedyś już mówiłeś, że będziemy mieli straszne braki i nie mieliśmy w ogóle. A wtedy jak szliśmy na bossa? Wtedy jak szliśmy na bossa? Pamiętasz? Nie pamiętam. 900 nabojów zrobiliśmy. I mieliśmy wtedy braki we czterech. No to, ale my jesteśmy we dwóch. No tak, ale jak jesteśmy we dwóch i chcemy oswajać dużo dino i, chcemy, i będziemy pewnie z karabinów głównie strzelać, to wiesz. Zobaczę, ile czasu to trwa. 17 minut. O, znośnie. 17 minut i 70%. Jeszcze dojdziemy. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby, jakby jeden z nas poszedł już do bazy robić łódkę. No, to ja mogę iść, jak chcesz. No, nie wiem. Zastanawiam się teraz, co z nagraniem, bo z jednej strony w sumie mógłbym pójść, ale z drugiej strony mogę zostać. Znaczy masz, ale masz sine stópki. Zimna. Chyba nie czujesz. Nie zdziwiłbym się. Walnąłem screena, później mi ludzie powiedzą, że jestem stópkarzem. Zdarza się. A ty masz takie brudne. Odwal się od moich brudnych nóżek. Wziął mnie, strącił, prawie go uderzyłem. To po co bijesz? No to po co ty mnie bijesz? Jego se uderz. Spoko. I widzisz, on ucieka. Pytałeś się, czy bije. Kiedyś, chyba. I tak, i powiedziałeś, że cię zabił. Bo mnie zabił. Walnął we mnie czymś.
To sprawia to, że cię atakują chyba inne zwierzęta. Nie wiem, czy ten pteraz cię nie właśnie go atakują. Nie, myślę, że ten pteraz cię zaatakuje. Ej, fajny ten pteraz, który on maleł. Nie wiem, taki ciekawy jest, inny. No, leć maleńki. O kurwa, co mi się z mięsem stało? O, tu jest. Myślałem, że spadł pod mapę. Dwa prime-mity. Czemu on to... Aha, dobra, bo to jest twój teraz. Czy on wejdzie na dwa prime-mity? O, to jest pytanie. Wiem, czemu on tyle człowieku. I czy on ma jakieś żarcie, jakby nie miał mięsa? Ma. Nie. Ma żarcie, jakby nie miał mięsa. Ale nie ma prime-mita. Ma dwa. No, to mało chyba. Idę zabić coś. Ile z tobą? Gdzie ten Reksio? No, gdzie ten Reksio, kurwa, tak. Najlepiej, Bronka możemy jakiegoś dobić. Jak jest jakiś obity. Albo jak Reksa zabije, jak Reks zabije Bronka, o. Napuszczę Bronki na Reksy. O, Giganoto, ale fajnie stoi. No, fajnie stoi, kurwa, potem cię pogryzie. Tu są dwa Reksy, chodź. Ale tu mam Reksa. Jakiego, Alfę? Nie, 20 level. No nie wiem, gdzie ty jesteś. Na górze. Też jestem na górze. Tam, gdzie pokazywałem ci, że będziemy szli. O, tam. Ale go sam zbiję. Ty gocha jak bije, to usypia, bo mnie trafiła. Zabrały mi killa szmaty, gochy. Dobra, dwa. Jeszcze cię gonią. Chuj im w dupę. Już mi zabrały, to wystarczy. Dużo ma zgnitego mięsa pewnie. No, 68, spora. Zostaw, przyda się. No, wiem. Co, myślisz, że ja to wyrzucę? Tak. No to źle myślisz. Ale można go przeciążyć tym mięsem. No ale drewno będziemy mieć. Narzekałeś na braki w skórze, już mam przy sobie 300. Ja mam przy sobie... Nie mam, bo nie noszę syfu. Tu jest 197. No to 400 mamy, chłopie. Nie wiem, na co narzekałeś, na te braki w skórze. No, bo mieliśmy mało skóry. 400. Rękawiczki. Najgorsze. I tak nie mam żadnych, to je wezmę. Nie, mam białe bandaże na czarnej skórze. Źle to wygląda. Brzydkie są. Ty sobie przemalujesz niedługo. Na czarno, dobra. Ja mam tak, kurteczkę skórzaną, rękawiczki skórzane i czapeczkę. Ja kurteczkę mam. Ja mam wszystko najgorsze. A nie, czapeczkę mam zieloną z skóry. Ała, dotknąłem się tym palcem. Jakby ktoś nie wiedział, nie wiem, czy to wytnę, czy nie. Matersa. O nie. Dotyk proboszcza. Jakby ktoś nie wiedział, to my nagrywamy wszystko z rzędu. Nie wiem, który to jest odcinek, 5 chyba. Wczoraj nagraliśmy chyba z 7. Karczychom ustrzeliłem. Dzisiaj możemy 8 zrobić, żeby więcej było. Jednego z jej mamy go. A Krzysiu mi nie podesłał wstawki do filmu. A już jest czwartek, a ja na sobotę ten film mam publikację. Cieńko, muszę do niego napisać. Bo jak mi tego jutro nie wyśle, to ja w sobotę tego nie wyślę i nie opublikuję. Nie da rady. A mnie noga boli strasznie. 70 poziomów dostanie. Ale to bydle będzie potężne. No. Już zaraz będzie nasze. Chłopie, my ty na Alfa Rexa będziemy szli. No. Nie, to Alfa Rex to ma na kilka hitów. To ognisko bym zniszczył ogólnie, żeby... No, zniszczę. O nim zapomniałem, bo go nie widzę prawie. Nie mogę go niszczyć, bo ty jesteś... właścicielem plemienia i mi nie ustawiłeś takich możliwości. Tam. Nie mogę ci ustawić takich możliwości. No jakoś ty mogłeś niszczyć wtedy. Tak, to co ja postawiłem. A. Wstał! On wstał! Stary wstał!
223 poziom, 3600 HP, 1350 energii, 9800 jedzenia, to jest mistrz, 500 wagi, sporo, 400 obrażeń, 108,5 ruchu prędkości, on jest naprawdę bardzo mocny. Wziął go DDD, nazwał. Ogólnie historia z DDD jest taka, że ja nazwałem kiedyś prezentowego Karno dla Mikołaja, bo chciałem mu prezent zrobić, jeszcze Castroides, bo chciałem mu prezent zrobić i nazwałem go DDD, żeby nie wiedział co to jest, a tak po prostu mi się wcisnęło, bo chciałem to nazwać jakkolwiek i po prostu tak zostawiłem. Ej, ten bober jest kurewsko przeciążony. No nie, on jest po prostu wolny chyba. Nie, on jest szybszy. To odciąż go trochę, wrzuć do Karno czy coś. Już powinno być lepiej. No już lepiej jest. No nie wiem czy jest lepiej. Jest lepiej. On biegał na takim slow-mo. No jest wolny. Ale jest szybszy. Wiesz co, ja tam pójdę oczyszczę. Jest bezpiecznie. Tam jest jakiś Rex obity. Dobiję go. Dadzą radę tędy wejść? Dadzą, spokojnie. Są tylko pronto. Nie, w sensie pod górkę. Myślałem, że musiał iść naokoło. Naokoło byśmy nie przeszli. To jest Alpha Rex i Giganotto. Ej, to jest ten sąb teraz? On jest cudny. Coś mi wyjebało. Żółto niebieski. No, level up. Co cię uderzyło? Nie wiem, chyba Bronto. Mam tą ścieżką iść cały czas? Tak. Ty, lepiej żeby te Bronto się teraz nie biły. A gdzie on któremuś to się na to Bronto rzuci? Znaczy, Karno może się rzucać nawet jak chce. Myślę, że da radę. Daj. Da radę na pewno, ja tym gorszym wcześniej biłem. A gdzie ty z nimi jesteś? No, tutaj. Koło niebiesko-czerwonego Bronto. Zabiły raptory i nasrały. Niebiesko-czerwony Bronto. Gdzie go masz? Tutaj. O, tam jest. Czemu tam prosto? Tu w dół! Ja tutaj... nie wiem gdzie. Zejście było, tutaj chodź. Tu jest zejście w dół. No, tutaj. O, patrzył się. Muszę się obciąć. O! Mam buciki! 10 strzał. I przepis Rockwella, mózgotrzep. Ej, te przepisy możemy zbierać. To jest Sergeant Davis nawet. Gdzie dalej, szefie? Tutaj, tu. Do mnie. Bo tu jest zejście chyba. Tak. Tu jest zejście i prosto w dół. One skoczą jak coś. Nie, tu jest zejście. Tu jest zejście. Spokojnie, tu masz zejście, nawet skakać nie. Jest parazer elektryczny, możesz go zabić. Nie uniosę więcej chyba. Tu możesz go zabić, ja go zbiorę. Nie no, zbiorę go. No nie uniosę więcej. Gdzie go masz? Gdzieś tutaj biegał. Na tej ścieżce. O, widzę go. Nie ma tak prowadzenie dino przez 1/3 mapy. Ej, ładny, taki biało-żółty. No fajnie wygląda. O nie! Odwal się! Wydocha! Puszczaj! O kurwa! On długo nie pożyje. Wszystko uciekło ode mnie, zostawili mnie. Już, nie żyję. Idę tego parazara dobić. Ohoho, nie jest taką staminą. Szczerze, trochę mi te drzewa jakąś Afrykę przypominają. Ale ładne są, bardzo prosto, ładne. Oni nie giną od upadku, nie? Nie giną. No dobra, to nie masz takiego upadku. Nawet nie upadli. O, nawet go nie widzę już. Zgubiłem tego. O, jest parazar. A nie, galimim. O nie, drugi mikroraptor. O nie, kolejny mikroraptor. No, też go mam. Ale fajne pasi niebieskie. I jaki fajny koń niebieski z białymi nogami. Strasznie mnie noga boli. O, widzę cię. Bubr gdzieś się zgubił w lesie. Mikroraptora chyba bije. No. A ten mikroraptor przed nim ucieka. Jak ucieka? Wzięli go w kilku. Puśćcie mnie.
O, uważaj! Co, jakiś śmieszny raptor? O, fuck. Mikroraptor! O nie! Mnie wziął. Już ślepota, mijami? Już. Bower się zgubił chyba. To ja w ogóle od 2 dni w tej grze chyba nie piłem. I dalej mi się nie chce. No, lepiej dla mnie. Już jesteś przy wodzie prawie. Wow. No, bober się trochę. Może polecę tratwę zrobić. O, o, owiecka. O, owca, chłopie. Otwoić by się przydało. No. Da się je oswajać, a potem na mięso. Da się na nich jeździć? Nie sądzę. Kurde, szkoda, chciałbym jeździć na owcy. 30 minut odcinka, jakie długie te odcinki. Znaczy, one nie będą takie długie, one będą miały po 20 minut. Nawet mniej pewnie. Niektóre. No to będzie głównie jakieś tam stanie, gadanie i tak dalej. Będzie wycinane. Ale oswajanie uznaję za zaliczone. Mamy 800 cementu przynieśliśmy. Przynajmniej to tyle, ile ja miałem. Strasznie dużo. Miałeś chyba cały cement. Prawdopodobne. Tak, trochę ropy nawet. Skąd my ropę wzięliśmy? Z mechanicznych. No dobra, faktycznie. Ja tu czekam, aż podpłyniesz. Spoko. O nie, nie możesz chyba skraft. A, mogę ja popłynąć. Dlaczego miałbym nie móc skraftować? Bo nie możesz skraftować siodła na Karno. Nie mogę. To jak ja będę płynął, to ty se poleć. No dobra. W sensie nie, bo mi chodzi o to, żeby łatwiej go było na łódkę wpakować. To może być trudne. Nie, nie będzie. Co ty? No w sumie jak będę posuwał, to raczej nie. 250 drewna, trochę skóry. I co jeszcze? I włókno. Jeszcze muszę dozbierać drewno. Ciekawe, czy ten kamyk dalej się przenika. O! Nie przenika się ten kamień! I w końcu się napiłem. Dobra, robię tą tratwę. I powoli już idę do brzegu. Jak mi eks wskoczy? A, to się tak długo to kraftuje. Myślałem, że w ogóle. Ło, chłopie, cały level dostałem prawie za tą grafę. Nie wiem jak tobie, ale mi się zajebiście gra w tego arka. No. Ta mapa jest kozacka. Najlepsza jaką widziałem. Najlepsze jest to, że jej nie znamy. 140. Jeszcze raz? Najlepsze jest to, że jej nie znamy. No tak, to już w ogóle. Spoko, ale już... Przynajmniej każdy zakątek. No i to tak dosłownie. Płynę. Jakie to wolne! Żeby mnie tylko te ryby nie zabiły duże. To są takie ryby, które atakują tratwy. Ja nie wiem, czy megalodony atakują, ale te duże na pewno. Mnie kiedyś zepsuły. Wiesz, gdzie w ogóle jestem? Widzę twój znacznik i widzę, jak chodzisz chyba. No. Tak, widzę taką kropeczkę. Ale ładny megalodon, pasiasty. Widzę, jak płyniesz. Jakieś tratwie dla nieucalałych. A i ten kamień w połowie przenika, a w połowie nie. Zblokowane. Tylko mniej. Dobra, pakuj to. Ja mam tu pakować? No ktoś musi. No dobra. Już jesteś? No, no to ci mówię, pakuj. Sam się pakuj. Nie. A, pakuj walizę. Pakuj dinozaury. Pakuję. Jego się nie da przesunąć jak coś. A nic się tu nie da przesunąć. To są grubasy. Czego ty się spodziewałeś? A ten bobr jest ulany. Zagwiżdżę na nie. A, Karno przesuwam, ale bobra już nie. A, zatratwa. Ej, dobra, on prawie wszedł. Tak, jesteś... Czekaj. No trochę jesteś debilem. Czemu? No bo przez to nie do końca mógł wejść przez tą
Smashed. No dawaj tego bobra. Fuck. On miał za trawą, nie za tobą. Wiem. Wszedł? Tak, tylko nie wiem jak to pchnąć teraz. Zepsułeś tratwę. Kurwa. Co teraz? Nie wiem, ale... Mogę eksportować dinozaura tratwą. Jak się tym płynie? No normalnie, strzałkami. Znaczy wsadem. O! Aha. Działa! Ale nie wpływaj bardziej. A no dobra, to dla mnie odpłynąłeś chyba. A, tylko czekaj jeszcze. Ten bobr ma gówno na plecach. Czekaj na bobra! O nie, dopiero do mnie doszło, co ty powiedziałeś. Ten bobr ma gówno na plecach. Fajny bobr. Pomiał. Chłopie, to jest eksport dinozaurów. F12. Walno klocka do wody. Ładny ten megalodon. Taki... No ładny jest. Nowo niebieski. A, taki. Myślałem, że taki pasiasty, co ja widziałem. W końcu w bazie w ogóle. Najwyższa pora. Dobra, ja tam już lecę. Ten kesel lata nad nami. Wiem. Trzeba się nim zająć w końcu. On ma wysoki level strasznie. I niskie loty. Gorzej z poziomem. Jakby spadł nam na wyspę. Jak on tak cały czas będzie... Tak, jakby spadł do wody. No już gorzej. On lata strasznie niebezpiecznie. Dobra, prowadzę je do domu. Jebane kompi. Pierdolcie się. O, gochę mamy na wyspie. O, to dobrze. No. Nie masz tą tratwę. Przypłynąłeś już? Tak. Dobrze, że tego bobra mamy. Zajebiście. Jeszcze ile drewna to przyniosło przecież. O. I cementu, to już w ogóle. Bóbr się wlecze strasznie. Że my go taki kawał przeprowadziliśmy. Chłopie, że... Tam tego miejsca nawet nie widać. To jest tam. Zgubiłem cię. Dobra, one są tutaj przy tym, przy wejściu do bazy. Przy wejściu dobra, do tej... Gdzie bobra? Fundamentu. To nice. Tak gozy je zostawiłeś? A czemu nie? Nie wiem, tego bobra by się przydało dalej wziąć. Może. Czy go zabije jakiś lystrozaur. Tak. Zrobię mu screena. Będę miał na miniaturkę czy coś. Zrobił siodło na tą bestię. Chłopiak, to jest potężne karno. Nie wiem, czy mieliśmy kiedyś silniejsze. Nie mieliśmy. Dobra, był no to... W sumie to jest... dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo miał on w sumie być jedynie przeprawą przez to morze, tutaj do bazy. Więc jeśli się podobało, to zostawcie lajka i proszę udostępnijcie dla zasięgu. Zróbcie to dla mnie, jeśli się podobało. Bardzo mi w ten sposób pomożecie. Nawet na szkolnym Discordzie, czy gdziekolwiek. Znaczy u nas szkolny Discord ma ogólny, więc tam można sobie wysyłać, co się chce. No ale no, fajnie by było. Ja nie lubię się reklamować, więc nie chcę. Ale jak wy byście mogli, no to wiecie. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Siema.